Jezusa. Poczuj czułość Boga, w którego ramionach możesz się skryć. Jeśli jesteś zagubiony, masz miejsce, w którym możesz poczuć się bezpiecznie. Przyjmij ramiona Boga, w których możesz się skryć. W cieniu Twoich rąk ukryj, proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok, bądź światłem, bądź nadzieją. Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Chwyć mnie i nieś. Niech niebo bliżej będzie. W cieniu Twoich rąk ukryj, proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok, bądź światłem, bądź nadzieją. Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Chwyć mnie i nieś. Niech niebo bliżej będzie. Chcę
kościele róż tysiące, święta Rita jest wśród nas, po kwiecistej stąpa łące i przywraca życiu blask. O święta Rito, o Rito święta, w naszych niedolach o nas pamiętaj. O święta Rito, Rito z różami, łaski wypraszaj, módl się za nami. Kolec ściernia ma na czole, stygmat, który dał jej Bóg, i spogląda na niedolę tych, co klęczą u jej stóp. Święta Rito, bądź obok mnie i módl się razem ze mną. Módl się wstawienniczo, powołując się na moc kapłaństwa i charyzmaty Ducha Świętego. Modlę się teraz wraz z Tobą, Święta Rito i Święta Maryjo. Modlę się za tych, którzy nie wierzą, że ich sprawy mogą się poprawić. Nie wierzą, że modlitwa jakkolwiek pomoże. Modlę się za zrozpaczonych. Modlę się za płaczące kobiety nad swoimi dziećmi, mężami, rodzinami. Modlę się za upokorzonych mężczyzn swoją bezsilnością. Święta Rito, pomódl się za nas. Ty wiesz, o czym mówię, doświadczyłaś sama rozpaczy, bezsilności i straty. Święta Rito, pomódl się za nas. Jako żona oraz matka przez małżeństwa przeszła znój, a do życia dnia ostatka zakonnicy wdziała strój. O święta Rito, o Rito święta, w naszych niedolach święta Rito, zakonna Pani, łaski wypraszaj, módl się za nami. Już od wieków pomoc niesie, beznadziejnych słucha spraw i u Pana na zdroje łask. Boże, Tobie powierzam pogubionych, tych, którzy pomylili drogi, zabłądzili. Poprowadź ich, modlę się za nich. Niech ta piosenka da pragnienie powrotu do domu Ojca. Pragnienie powrotu w ramiona Boga Ojca. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę,
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź, jak Jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z możliwych. I pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Proszę Cię, Panie Jezu, byś oczyszczał umysł tych, którzy dali się omamić przez gniew, przez zazdrość, przez swoje lenistwo. Poprowadź ich. Pomóż im przezwyciężyć grzech. Weź ich za rękę jak małe dziecko. Pójdź razem z Jezusem dalej. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Błogosławię Cię, byś szedł najprostszą drogą z możliwych, drogą, którą wyznaczył Jezus Chrystus. Proszę Cię, chwyć się Maryi, a nie zbłądzisz. Proszę Cię, nie skręcaj. Błogosławię Cię, abyś dotarł do nieba bezpiecznie. Amen. Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przeproszę Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę. Swe.
wszystko przeproszę Cię, co było grzechem i złem. Wybawiłeś duszę moją, umarłeś za moje winy. Jezu, jesteś Panem mym, Zbawiciel. Maryjo, zależy mi na tym, by ci, którzy będą słuchać tej modlitwy wstawienniczej kapłana, Ciebie pokochali, Tobie zaufali, Tobie samych siebie, swoje rodziny zawierzyli. Maryjo, zapraszam Cię do tej modlitwy. Proszę, byś dała odczuć swoją macierzyńską czułość tym, którzy otworzą swoje serce na łaski, o które teraz Boga Wszechmogącego proszę. Bądź obok mnie teraz i módl się ze mną. Chcę, żeby ci, których dał mi Bóg, byli blisko Ciebie. Daj im, proszę, Maryjo, pragnienie odmawiania różańca. Niech chwytają za niego w trudnych chwilach swojego życia. Niech mają Ciebie za swoją matkę i przyjaciółkę. Niech rozmawiają z Tobą, Maryjo, jak z przyjaciółką, codziennie. Dziękuję Ci za to, że jesteś od dawna dla mnie doskonałą orędowniczką. Bądź dla nich też taka, bądź wspomożycielką. Daj im odczuć teraz swoją czułość przez słowa tej piosenki.
rozkochaj nas w sobie. Jezusa Chrystusa, jako kapłan, niech Duch Święty spocznie na Tobie. Przyjmij Ducha Świętego. Skoro miłość zniosła śmierć, jak cenna jest Jezusa. Skryło mój wstyd obrazem miłości był Twój krzyż. Uznałeś, że warto znieść ten ból. Z radością patrzyłeś po za nas na krzyżu, abyśmy my mieli życie. Życie w obfitości, życie w pełni. Wypraszam dla Ciebie doświadczenie, że Jezus miał Cię w swoich oczach, gdy umierał na krzyżu, bo Cię kocha. Bo dla Ciebie została ta krew Przenajświętsza przelana. Byś Ty był czysty. Byś była czysta. Chryste ukrzyżowany, pokaż, że krzyż zmazał zapis dłużny, zniszczył mur, który nas oddzielał od Boga, dał nam nowe życie. Na zawsze już pusty Jego grób. Wielką nadzieją jest nasz Bóg. Pasja przebiła piekło naskroś. Śmierć pokonana zwycięzcą.
krzyż zajaśnieje nad Tobą. Przyjmij tę modlitwę wstawienniczą kapłana w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech krzyż będzie dla Ciebie orężem. Przyjmij swój krzyż, który na Ciebie spadł i zwycięż dzięki niemu. Tak jak Dawid zwyciężył Goliata, chwyciwszy za jego miecz. Ty też zwyciężysz w imię Jezusa Chrystusa. Niech Duch Święty, Duch Pociechy teraz Cię wypełni, abyś miał siłę do dźwigania swojego krzyża. Mocą kapłaństwa przyjmij ducha odwagi, ducha męstwa. Władzą kapłana w imieniu Jezusa ukrzyżowanego. Niech krzyż święty przetnie wszelkie więzy zła, które teraz Ciebie krępują. Byś był wolny od swojego egoizmu, szatana i złych wpływów świata. Niech Cię pobłogosławi kochający Bóg Ojciec, ukrzyżowany Jezus i Duch Święty Wyzwoliciel. Przyjdź Duchu Święty, działaj przez tę modlitwę wstawienniczą kapłana. Modlę się do Ciebie, zraniony baranku, jako kapłan. Za tych, którzy będą słuchać tego wykonania, powołuję się na moc kapłaństwa, na moc charyzmatów, których mi udzieliłeś, Duchu Święty. I proszę Cię, pokornie Cię proszę, byś przez ten utwór dał doświadczenie swojej miłości nam, grzesznikom. Niech pocieszenie i radość spoczną teraz na Tobie. W duchu radości wypełnij tego, kto teraz mnie słucha. Wstawiam się za Nim, by Ciebie przeżył, Ciebie odczuł. Twojej miłości doświadczył, po prostu spotkał Ciebie. Teraz. Niech to doświadczenie wyrwie go ze smutku i złych myśli. W imię Jezusa, mocą kapłaństwa, łamię nad Tobą władzę tych złych myśli, które Ciebie nurtują. Łamię ich przyczyny. W imię Jezusa. Jezu, wylej obficie i potężnie swoje błogosławieństwo, by ono zniszczyło dzieło diabła. Jezu, uzdrów i uwolnij nas. Duchu Święty, wypełnij nas. Thank you.
Panie Jezu, daj doświadczyć Twojej nieskończonej i radykalnej miłości, byśmy żyli jak ktoś, kto jest radykalnie i szaleńczo kochany. Niech to doświadczenie Twojej miłości wleje w serce pragnienie zawierzenia się Tobie, oddania Tobie swoich zmartwień. Proszę Cię, Maryjo, byś rozkochała w sobie tych, za których się teraz wstawienniczo modlę. Wlej w ich serce, Maryjo, to doświadczenie Bożej miłości, by poczuli, że są kochani. Proszę Cię, Trójco Przenajświętsza, by teraz w sercach tych, którzy słuchają, rozbrzmiał głos. Jesteś kochany, jesteś kochana, jesteś pasją Boga, jesteś Jego oczkiem w głowie. Kocham Cię, mówi Bóg Wszechmogący, który dokonuje rzeczy niemożliwych. Kocham Cię. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, kochającego, niech spocznie na Was wraz z darem Ducha Świętego i doświadczenia Bożej miłości. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Różaniec. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. O dar wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Druga tajemnica chwalebna, niebowstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Czwarta tajemnica chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nabożnymi czcinią słowy, Panu żywcze źródła są. Nabożnymi czcinią słowy, Panu żywcze źródła są. Wszak w różańcu rozważam życie Chrysta. Do cnoty się odwracamy, by oglądać nami cud. Do cnoty się odwracamy, by oglądać nami cud. I w różańcu podziwiamy życie Marii Cnotnej. Patrząc na nią podążamy, po zbawiennych szlakach jej. Patrząc na nią podążamy, po zbawiennych szlakach jej. I tak prosimy Matkę Bożą Różańcową, naszą patronkę, aby wstawiała się za nami, ale szczególnie pomagała nam ofiarować te nasze modlitwy różańcowe w ciągu miesiąca listopada za naszych zmarłych. Dlatego też dzisiaj nawet były chwalebne tajemnice przed mszą świętą, ale to oczywiście modlimy się o życie wieczne. Przepraszam bardzo, ksiądz nie wyłączył telefonu, używa tego telefonu do organisty, a jednocześnie może się zdarzyć. Przepraszam bardzo. No i pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne, prosząc o te łaski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Gromadząc się wokół Chrystusa na Eucharystii, nieustannie doświadczamy Jego bezgranicznej miłości. Zbawiciel pozwala nam korzystać z największych darów i uczestniczyć w najświętszych tajemnicach naszej wiary. Wybiera spośród swego ludu osoby, które pragnie uczynić swoimi sługami ołtarza i głosicielami Ewangelii, aby w ten sposób służyły całemu Kościołowi. Przeżywając pierwszy czwartek miesiąca, złączmy się we wspólnej modlitwie, prosząc o nowe powołania do kapłaństwa życia zakonnego, konsekrowanego, misyjnego. Msza święta w intencji zmarłych rodziców, siostrę oraz zmarłych z rodziny Rączków i Nowińskich. Intencja od rodziny. Świadomi tego, że każdy grzech zamyka nas na działanie Bożej łaski, prośmy o przebaczenie i polecajmy się Bożemu miłosierdziu. Panie Jezu, który przyszedłeś szukać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazujesz nam swoje miłosierdzie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który powołujesz słabych ludzi do wyłącznej służby Kościołowi, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się.
Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy, ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. W krainie życia ujrzę dobroć Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? W krainie życia ujrzę dobroć Boga. O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. W krainie życia ujrzę dobroć Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę,
Czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Pan Jezus przypomina nam, że bardzo ważne jest, abyśmy modlili się za siebie nawzajem o nawrócenie, o dar takiej zrozumienia naszego powołania tutaj ziemskiego, żebyśmy całe nasze życie przede wszystkim poświęcali na służbę Bogu, na wychwalanie Pana Boga tu na ziemi, a przez to również, ażeby przygotować drogę do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Ciągle rozważamy te pierwsze dni listopada, kiedy pamiętamy o naszych bliskich zmarłych, którzy już odeszli. I jak dzisiaj święty Paweł w liście do Filipian mówi, Chrystus jest najwyższą wartością, o jaką możemy tu na ziemi zabiegać. Dlatego też i w całym naszym życiu, podsumowując to życie, często robiąc rachunek sumienia, dbając o to, staramy się o tym pamiętać, że wszystko, co jest, jest ważne, ale najważniejsze jest mieć udział w Jezusie Chrystusie, mieć udział w Jego chwale, mieć udział w Jego życiu, i to tu już na ziemi, w stanie łaski uświęcającej, a później w wieczności. Dlatego też całe to staranie o poszukiwanie również możliwości pomocy innym w drodze do zbawienia, w naprawianiu swojego życia i w radości z tego, że ktoś się nawraca. Czasami nawet może i późno, ale i mówi powiedzenie, lepiej późno niż wcale. Ale późno to znaczy, że i tak się, jest szansa na to, żeby zmienić swoje życie, żeby to życie Panu Bogu zawierzyć, poświęcić. No później oczywiście, jak wiemy, to oczyszczenie czyśćcowe pomoże nam z tego wszystkiego się oczyścić i wyzbyć, żeby do nieba wejść, ale to już w rękach Bożych wtedy. Dla nas najważniejsze jest, żeby troszczyć się o siebie nawzajem, o zbawienie siebie i drugiego człowieka, z którymi żyjemy, których znamy albo o których myślimy czasami, bo nam gdzieś tam w wiadomościach albo w telewizji, albo gdzieś tam w radiu usłyszymy, nas to niepokoi, denerwujemy się i mówimy, nie będę już oglądać, nie będę słuchać, a tu trzeba się właśnie wtedy pomodlić za nich, żeby doznali łaski Bożej, łaski nawrócenia. Zanieśmy teraz do Pana Boga nasze pokorne prośby. Umacniaj osoby duchowne i konsekrowane, przede wszystkim papieża Franciszka, aby troszczyły się o świętość życia i były dla świata czytelnym znakiem wierności Panu Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy. Wspomagaj tych, którzy słyszą głos powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego, aby niepodzielnym sercem odważnie ofiarowali Tobie swoje życie i talenty. Ciebie prosimy. Spraw, aby czas formacji seminaryjnej pomagał jak najskuteczniej i owocniej przygotować osoby powołane do posługi kapłańskiej. Ciebie prosimy. Otaczaj opieką i błogosław małżonków i rodziców, aby w atmosferze miłości i wiary pomagali swoim dzieciom właściwie rozeznać życiowe powołanie. Ciebie prosimy. Przyjmij do siebie zmarłych kapłanów, osoby zakonne, tych, którzy posługiwali w tej parafii, naszych bliskich zmarłych, ale szczególnie polecamy dzisiaj w intencji mszy świętej rodziców i siostrę oraz zmarłych z rodziny Rączków i Nowińskich. Ciebie prosimy. I pobudzaj nas, zgromadzonych wokół ołtarza, do wdzięczności za dar powołań zakonnych i kapłańskich oraz do gorliwej modlitwy za powołanych i o nowe powołania do służby Bożej. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, Ty, który nieustannie troszczysz się o swój lud, wysłuchaj naszych próśb i daj Kościołowi kapłanów i zakonników, którzy z pasterską miłością poprowadzą wiernych do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
usiądźmy. Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata,
Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, świętym Eugeniuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. I módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie ten znak pokoju. Pokój Chrystusa. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy, będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech nas strzeże na życie wieczne. Amen. Komunia duchowa. O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i życiem. Przybądź duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę, i wszystko, co posiadam. Nie daj mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen. Zmienia się Chrystusa ciało, zmienia.
Módlmy się. Pośleni chlebem eucharystycznym błagamy Cię, Boże, niech dzięki temu sakramentowi miłości dojrzewają ziarna powołania, które hojnie rozsiewasz na roli Kościoła, aby wielu chrześcijan oddawało się na kapłańską służbę Tobie i siostrom i braciom przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pierwszoczwartkowe, chwila adoracji i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Uklęknijmy. Witam Cię, witam, Cię Najświętsze Ciało, któreś na krzyżu samotnie wisiało za nasze dni. Panie Jezu Chryste, padamy przed Tobą, prosząc Cię o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych, abyś tych, których powołujesz do służby w Kościele, do służby siostrom i braciom, umocnił również im dał odwagę odpowiedzieć na to wezwanie. Prosimy Cię za tych, którzy już się przygotowują do służby kapłańskiej, za naszych dwóch kleryków, jednego w Godfrey, w nowicjacie, Jana Pawła z Ontario, drugiego Jonasza Lalika, który tutaj u nas był, studiującego teraz w Rzymie, abyś im dał wytrwałość również i wezwał nowych do drogi kapłańskiej, zakonnej, misyjnej, czy to w zgromadzeniach żeńskich, jak siostry służebniczki, czy męskich, jak misjonarze oblaci. Kyrie eleison, Chryste, usłysz nas, Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Chlebie Żywy, któryś z nieba zstąpił, módl się, zmiłuj się nad nami. Boże nasz Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. Chlebie Wyborny, zmiłuj się nad nami. Sprawiedliwa i czysta ofiaro, zmiłuj się nad nami. Pokarmie aniołów, manno ukryta, chlebie nadprzyrodzony, słońce, słowo wcielone, mieszkający między nami, hostio święta, kielichu z krwią przenajświętszą błogosławiony, tajemnico wiary, czcigodny sakramencie, ofiaro nad wszystko najświętsza,
prawdziwe przebłaganie za żywych i umarłych. Niebieskie lekarstwo, które leczysz nasze winy. Cudzie zdumiewający. Najświętsza pamiątko męki Pańskiej. Świadku boskiej miłości. Obfitości boskiej hojności. Najświętsza i najwspanialsza tajemnico. Lekarstwo nieśmiertelności. Mocy ożywcza sakramentu. Chlebie wszechmocnością słowa ciałem się stający. Bezkrwawa ofiaro. Boski pokarmie. Uczto niebieska, przy której posługują aniołowie. Sakramencie pobożności. Zobowiązujący do miłości. Ofiarujący się i ofiaru. Słodyczy duchowa. Posiłku błogosławionych. Zadatku przyszłej chwały. Teraz wołamy, przepuść nam, Panie, bądź nam litościw. Teraz wysłuchaj, bądź nam miłościw. Wybaw nas od niegodnego spożywania ciała i krwi Twojej. Wybaw nas od pożądliwości ciała, od pożądliwości oczu, od pychy żywota, od wszelkiej okazji do grzechów. Przez Twoje pragnienie, z jakim chciałeś spożyć z uczniami ostatnią Paschę, przez wielką pokorę, z którą obmyłeś uczniom nogi, przez wielką miłość ku nam, w której wziął początek, z której wziął początek boski sakrament, przez krew Twoją najświętszą, którą zostawił nam na ołtarzu, przez pięć ran Twego ciała, któreś dla nas poniósł. I wołamy, wysłuchaj, my grzeszni Ciebie prosimy, abyś nas do częstej komunii świętej przez prawdziwą pokutę doprowadzić raczył, abyś od małoduszności, niedowiarstwa i niewrażliwości serca zachować nas raczył, abyś wszelkich pożytków płynących z Najświętszego Sakramentu udzielić nam raczył, abyś umierających na drogę wieczności posilić raczył. Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, bądźże pozdrowiony anielski chlebie, w tym sakramencie wielbimy Ciebie. Módlmy się. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata przez Chrystusa, Pana naszego. Modlimy się więc o te powołania kapłańskie i zakonne, jedną z modlitw ułożonych przez naszego świętego papieża Jana Pawła II, który tak uczy nas wołać: Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć i nasze trudności. A jeżeli powołujesz kogoś z nas, aby poświęcić go w całości sobie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I tak niech się stanie. W chwili ciszy adorujmy Chrystusa Eucharystycznego.
Módlmy się. Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś.